będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Amen. Kochani, ja wierzę, że już tak wiele przeżyliśmy tu na tym miejscu, że nasze serca są przepełnione wdzięcznością, że wiele słowa już otrzymaliśmy podczas uwielbiania. Ja kiedy śpiewałem tą pieśń, niech przyjmie chwałę i cześć, starą pieśń, którą dawniej żeśmy śpiewali częściej, czułem, że jesteśmy właśnie oczami wiary, byłem przeniesiony jakby w salę tronową. Boże Słowo nam mówi, że my podeszliśmy do zgromadzenia świętych, do, jak powiada list do Hebrajczyków, do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga sędziów, do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Kochani, podeszliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Kochani, kiedy stoimy przed Panem, czy odczuwamy to, że stoimy przed Jego obliczem, że stoimy w miejscu, gdzie On przebywa, że Pan nas w duchu łączy już z tymi, którzy są tam w niebie, którzy uwielbiają, ci, którzy przed nami już ukończyli wędrówkę, oni już tam są i oni stoją przed barankiem i wołają chwała, błogosławieństwo, cześć i moc barankowi Bożemu. Kochani, i my również, kiedy się tutaj zgromadzamy, my również dołączamy, kiedy jesteśmy razem, kiedy się modlimy, w sposób duchowy łączymy się z tymi wszystkimi świętymi, którzy wołają razem i tak jak Boże Słowo mówi, przyjdzie taki czas, kiedy Pan Jezus z nastaniem czasu, kiedy wypełni się czas, Pan Jezus połączy wszystko, co jest na ziemi i na niebie w Nim. I wtedy wszyscy będziemy już razem. Ale dopóki tu jesteśmy na tej ziemi, jesteśmy w wędrówce, jesteśmy pielgrzymami, oczekujemy teraz odkupienia, jak Boże Słowo mówi, odkupienia naszego ciała. A oczekując tego, czynimy to z żarliwością, jak Boże Słowo mówi. Dlatego Boże Słowo mówi również, że tego miłujemy, chociaż go nie widzimy, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Tego miłujecie. Kochani, jestem pobudzony przez usługę wtorkową brata Damiana na temat czasów ostatecznych, który właśnie wspomina o tym, w jakich czasach żyjemy. I pobudzony jestem pewnym zdaniem, czy pewną sentencją, która z tego kazania była słyszana, mianowicie, że w czasach, które będą towarzyszyć przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, jest powiedziane, że miłość wielu oziębnie oraz, czy jak Pan Jezus powiada w przypowieści pewnej o kobiecie, która przychodziła do sędziego i prosiła, aby się wstawił za nią. Pan Jezus mówi, czy jak przyjdzie, zastanie wiarę wierzących, czy zastanie wiarę, kiedy przyjdzie na ziemię. A więc dwa tematy. Przede wszystkim miłość Boża i wiara. Miłość i wiara wierzących u progu Jego przyjścia. Taki jest temat. Moim pragnieniem jest to, aby nie dopuścić w naszym życiu i pragnę, aby w naszym życiu rozniecała się na nowo miłość i wiara do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że tak jak słyszeliśmy również na kazaniu w niedzielę o oblubienicy, która przygotowuje się na spotkanie z Panem Jezusem, to co będzie ją wyróżniać spośród innych, to przede wszystkim jej gorąca miłość do oblubieńca. To będzie ją wyróżniać. I
ta miłość właśnie, ona jest wyrażona przez oblubienicę w Pieśniach nad Pieśniami, gdzie powiada w 5 rozdziale, w 8 wierszu: zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co macie mu powiedzieć? Że jestem chora z miłości. A więc taka postawa charakteryzowała oblubienicę. Chora z miłości. Czy byliście już chorzy z miłości kiedyś? Kochani, ja myślę, że każdy, kto się pierwszy raz zakochał, to był chory z miłości. Wszystko był w stanie zrobić dla tej swojej wybranki, żeby po prostu ją zdobyć i żeby być razem z nią. Chory z miłości, taki, który po prostu o niczym innym nie potrafi logicznie myśleć, tylko właśnie myśli o tej swojej wybrance. A tutaj oblubienica powiada: powiedzcie mu, że jestem chora z miłości. Wiecie, Pan Jezus przyjdzie po swoją oblubienicę, która jest pełna miłości, która oczekuje na Niego z miłością. I dlatego, kiedy czytamy, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie, ja widzę, że jest to jak gdyby atak nieprzyjaciela na to, żeby właśnie miłość oziębła w oblubienicy. Ale my wiemy, że tylko część jak gdyby oblubienicy będzie dotknięta tym, że miłość u nich ostygnie. Natomiast ta oblubienica, która będzie paliła się miłością, ona będzie gotowa na spotkanie Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego chciałbym, abyśmy się dzisiaj popatrzyli na to, w jaki sposób Pan chce rozpalić naszą miłość do Niego jeszcze bardziej, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Nim. Dlatego, że to jest coś, co powinno, miłość do naszego oblubieńca powinno być naszą największą motywacją do spotkania się z Nim. Nawet nie to, żebyśmy chcieli, aby, tak jak jest Boże Słowo mówi, że oczekujemy na odkupienie ciał naszych, kiedy nasze ciała będą wyzwolone z różnych niedogodności, kiedy spotkamy się już z tymi, którzy już wcześniej zostali zabrani, to też jest naszym celem, aby się spotkać z Panem. Również to, że spotkamy się z tymi, którzy już nas wyprzedzili, ci, którzy już odeszli wcześniej. Nie wiem, czy macie, bracia i siostry, czasem jakiś sen i śni się wam na przykład ktoś, kto już odszedł, ci, którzy już byli przed wami, jakiś ojciec, matka, jakiś wujek, jakiś dziadek. Nie wiem, czy przeżywacie coś takiego, ale ja przeżywam czasem. Nawet tej nocy mi się śniło dwóch wujków, których widziałem w niebie. Co do jednego nawet nie miałem pewności, czy on tam będzie, ale widziałem go tam, takiego pełnego radości, pełnego chwały, i taki byłem bardzo tym zbudowany. To tylko sen był oczywiście, ale kochani, jest to coś, co pozwala nam myśleć o tych rzeczach. I Bóg jak gdyby poprzez również sny przygotowuje nas do tego, co będzie tam, kiedy Pan nas chce mieć już u siebie. I Boże Słowo mówi, żebyśmy się po prostu jeszcze mocniej zanurzyli w Bożej miłości. I ja chciałbym dzisiaj troszkę na ten temat powiedzieć. A więc Boża miłość i wiara wierzących u progu Jego przyjścia. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wiara i miłość będą celem ataków nieprzyjaciela, abyśmy po prostu nie mieli tego, czego oczekuje Pan w chwili, kiedy On przyjdzie. Kochani, tutaj ta oblubienica mówi: zaklinam was, córki jeruzalemskie. Nie, może do końca nie rozumiem tego, co oznacza to słowo zaklinam, bo jest to mocne słowo. Ale tak wydaje mi się, że ona miała na myśli taką rzecz, że po prostu mówi, że to, co się najbardziej liczy, to nic innego jak miłość. Nic innego. Nie miejcie złudzeń. To, co jest najważniejsze, to jest miłość. I jak gdyby utwierdziło mnie to zrozumienie, gdy przeczytałem kolejny jeden fragment z pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdział,
22 wiersz, gdzie to jest jak gdyby werset wyrwany troszkę z kontekstu i troszkę go też nie rozumiałem. I tutaj też czytamy o pewnym zaklęciu. Jest to coś, co może jak gdyby na pierwszy rzut nie pasuje nam. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Kochani, gdybym tego słowa Maranata tutaj nie było, byłoby mi to trudniej zrozumieć. Ale słowo Maranata oznacza, że Pan przychodzi. Kiedy brat Leszek Mocha, będąc w Indiach, dzielił się z relacją tego, co tam przeżywał, to mówi, że większość wierzących w Indiach na pożegnanie mówi sobie Maranata. Pan przychodzi. I powiedział, że ci ludzie prawdziwie żyją oczekiwaniem Pana. Że to, co mówią, rzeczywiście tak myślą. Bo można powiedzieć, Pan przychodzi, ale tak naprawdę nie myśleć o tym. Ale oni żyją tym, że Pan przychodzi. I tutaj czytamy, jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Mocne słowo. Dlaczego niech będzie przeklęty? Kochani, i to, co powiedziałem, że tą jedyną rzeczą, oprócz wiary oczywiście, to będzie miłość, którą Pan oczekuje. Jeżeli komuś się wydaje, że bez miłości do Pana może się spotkać i powiedzieć Maranata, to masz złudzenia, to mamy złudzenia. To oszukujemy samych siebie, jeśli marnujemy czas, jeśli po prostu myślimy, że bez miłości możemy spotkać się z Panem. Dlatego tak mocno to tu jest powiedziane i dziwne słowo użyte Maranata. Pan przychodzi. W kontekście właśnie przyjścia Pańskiego, jakże wielkie znaczenie ma miłość do Niego. Zresztą nie tylko w kontekście przyjścia, ale w ogóle. I kochani, apostoł Paweł, jak gdyby chcąc pokazać wierzącym, w jaki sposób się przygotować na przyjście Pańskie, apostoł Paweł w swoim liście do Efezjan w 3 rozdziale, od wiersza 14 zachęca ludzi wierzących do tego, aby właśnie oni coś w tej dziedzinie, w dziedzinie miłości uczynili. I przeczytajmy taki dłuższy fragment, list do Efezjan, 3 rozdział od 14 wiersza. Jest to bardzo mocny fragment. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Apostoł Paweł powiada tutaj, że poznanie i doznanie miłości Bożej jest największą siłą, która trzyma człowieka wierzącego w relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Po drugie, jest największe poznanie tej miłości Jezusa Chrystusa jest takim poznaniem, która przewyższa wszelkie inne poznanie. Jest tu powiedziane, które przewyższa wszelkie poznanie. Cokolwiek byśmy poznali na tej ziemi, cokolwiek, wyobraźmy sobie, świat ma wiele do zaoferowania, jest wiele niezgłębionych tajemnic, a Boże Słowo mówi, że poznanie Bożej miłości przewyższa wszelkie inne poznanie. Nie ma większego poznania jak poznanie Bożej miłości. I apostoł Paweł mówi, zachęca, abyśmy po prostu modli się o to, aby właśnie doświadczyli, Efezjanie, aby doświadczyli tej miłości, aby mogli ją poznać jeszcze głębiej i głębiej. I to poznanie właśnie
tej Bożej miłości przygotowuje, zmienia nas od wewnątrz, jak to jest Boże Słowo mówi, że utwierdza nas wewnętrznym człowieku, zmienia nas od wewnątrz i przygotowuje nas na przyjście Pana. Nie tylko to, bo działanie Bożej miłości ma również inny wpływ. I teraz chciałbym popatrzeć, abyśmy zobaczyli, czyje to jest dzieło Boża miłość. Boże Słowo mówi wyraźnie, że kiedy człowiek się nawraca do Pana Jezusa, wtedy Boża miłość jest rozlana przez Ducha Świętego w sercach wierzących. Duch Święty zaczyna wlewać i objawiać nam Bożą miłość. To jest dzieło Ducha Świętego. To nie jest wysiłek żadnego człowieka, że zaczynam poznawać Bożą miłość, ale to jest dzieło Ducha Świętego. Kiedy otwieram się na Ducha Świętego, Duch Święty zaczyna objawiać nam Bożą miłość. I Boża miłość się rozlewa przez Ducha Świętego. Po pierwsze, aby być utwierdzonym wewnętrznym człowieku, a po drugie, aby ta Boża miłość nie była tylko gdzieś w nas, ale żeby ta Boża miłość, jak powiada apostoł Jan, aby była zasadą naszego postępowania. To jest napisane w drugim liście Jana. Otwórzmy sobie. A teraz proszę Cię, Panie, abyśmy wzajemnie się miłowali. A nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Co jest zasadą waszego postępowania? Co ma być? Miłość. Miłość. Wzajemna miłość. A więc to jest druga rzecz. Po pierwsze, abyśmy byli wewnętrznym człowieku zbudowani, abyśmy byli utwierdzeni. Po drugie, aby miłość była zasadą naszego postępowania. A po trzecie, aby się zachęcać i budować wzajemnie. I kochani, do tego nas Boże Słowo zachęca, dlatego że jest powiedziane, że miłość Boża jest rozlana w sercach waszych przez Ducha Świętego. Wiecie, ta miłość Boża, ona nie może być gdzieś tam schowana głęboko w sercu i zatrzymana tylko dla siebie. Ona jest po to, żeby była rozlewana, żeby się rozlewała wokół, żebyśmy byli nośnikami tej Bożej miłości. Ale ponieważ żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, Boże Słowo mówi, że ponieważ nieprawość się rozmnoży, miłość wielu oziębnie, więc jest takie niebezpieczeństwo, że ta miłość zamiast się rozlewać, to ona gdzieś tam będzie taka przytłumszona i nie będzie chciała się rozlewać z naszych serc. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówię, jest wiele, wiele rzeczy, tak jak Boże Słowo mówi, nieprawość się rozmnoży. Nieprawość, czyli ja rozumiem to w tych czasach naszych, w których żyjemy, będzie to takie powszechne akceptowanie rzeczy, których kiedyś absolutnie nie były do przyjęcia. Powszechne akceptowanie rzeczy, które się nie podobają Bogu, a które w tej chwili bez problemu ludzie przyjmują. Po prostu diabeł robi dzisiaj wszystko, aby znieczulić nas na wyrażanie i proklamowanie Bożej miłości. I im dłużej się tak będzie dziać, tym będzie jak gdyby mniejsza reakcja na tą Bożą miłość, więc można będzie zniechęcić Boży lud, aby ją okazywać. A tym samym ta miłość może oziębnąć. I kochani, to jest właśnie praca Ducha Świętego, aby nas umocnić wewnątrz, objawiając nam miłość Jezusa Chrystusa, to czego On dokonał, aby ta miłość Boża mogła być zasadą naszego całego postępowania. I po trzecie, aby ona się mogła rozlewać wokół nas. Wiecie, niebo jest pięknym miejscem, dlatego że w niebie tam jest cały czas atmosfera przesiąknięta miłością. To jest piękne miejsce. Wiecie, atmosfera, która jest przesiąknięta bezwarunkową, przepiękną, wspaniałą miłością.
I myślę, że tęsknimy za tą atmosferą, gdzie nie będzie już tej presji z zewnątrz, gdzie nie będzie już tej nieprawości z zewnątrz. I chciałbym troszeczkę się zatrzymać w tym miejscu i troszkę więcej właśnie na temat nieba powiedzieć. Kochani, Boże Słowo mówi, że teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Ale miłość jest największa. Dlaczego? Bo ona nie ustaje i ona będzie, towarzyszyć nam przez całą wieczność. Poza tym największą cechą, najbardziej znamienitą cechą Boga jest co? Miłość. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I kiedyś miałem też taki sen, opowiem wam, już to mówiłem kiedyś, śniło mi się, że idę na pogrzeb wujka i zamiast przyjść na pogrzeb, to okazuje się, że jestem w jakimś ogrodzie, gdzie zastawione są stoły, gdzie panuje niesamowita atmosfera i w ogóle zachwycało mnie to, co tam panowało, szczególnie atmosfera. I tam osoby były, które były stoły ustawione i wiele osób, może nie wiem, z 80 tyle osób widziałem. I z każdej tej osoby emanowała miłość i pełna akceptacja. Takie, jakiej tu było trudno znaleźć na ziemi. Szedłem tam z żoną na ten pogrzeb niby, ale w tej atmosferze w ogóle żony jak gdyby nie zauważałem. Nie była mi jak gdyby potrzebna jej obecność. O czym tu mówię? Kochani, kiedy tak to przeżyłem, a to było akurat po śmierci mojego wujka, i też mi się tak właśnie to śniło, po prostu doświadczyłem niesamowitej atmosfery, która tam panowała. I co chciałem powiedzieć, że ostatnio czytałem książkę, właściwie tylko fragment, pewną książkę o pewnym człowieku, który miał wypadek samochodowy. No i znalazł się w niebie. 90 minut praktycznie nie było żadnych czynności życiowych. Po prostu lekarz stwierdził zgon. I tak go zostawili, przykryli w samochodzie. Nawet nie mogli go wyciągnąć. Czekali, aż przyjedzie specjalna ekipa, która karoserię rozetnie i tak dalej. Więc, ale ponieważ znalazł się tam drugi jakiś wierzący człowiek, któremu Bóg kazał, aby się modlić o tego człowieka. I ten człowiek właśnie po tam 90 minutach wrócił do życia. I on opisuje to, co spotkał w niebie. I troszkę się uśmiechnąłem, kiedy czytałem tą książkę. Dlatego że to, co on opisywał, tak bardzo mi przypomniało to, co miałem w tym śnie. I chciałbym przeczytać parę cytatów właśnie z tej książki, żeby wam troszkę to przybliżyć. Do tej pory nie umiem tego wytłumaczyć, jednak atmosfera panująca wokół radości sprawiała, że nie miałem ochoty zadawać żadnych pytań. Wszystko wydawało się rozkoszne, idealne. Rzeczywiście ja też żadnych pytań nie zadawałem, kiedy się tam znalazłem. Nie byłem świadomy niczego, co pozostawiłem na ziemi. Nie czułem żalu z powodu opuszczenia żony i dzieci, czy też posiadanych rzeczy. Było tak, jak gdyby Bóg usunął z mojej świadomości wszystkie negatywne odczucia i wszelkie niepokoje. Mogłem tylko radować się głęboko z bycia razem ze wspaniałymi ludźmi, którzy wyszli mi na spotkanie. I jeszcze ostatni cytat. Jedni mnie przytulali, inni całowali mnie w policzek, jeszcze inni potrząsali moją prawicą. Nigdy dotąd nie czułem się tak kochany. To tak troszeczkę, żeby pokazać, co on przeżywał, kiedy znalazł się w niebie, jaka tam atmosfera panowała. Kochani, niebo będzie wspaniałym miejscem, gdzie będzie cudowna, wspaniała atmosfera. Ale dobra nowina jest taka, że my wcale nie musimy się udawać do nieba, żeby tego doświadczyć, ale że już teraz możemy zanurzać się w Bożej miłości. I możemy w Duchu Świętym przeżywać Bożą miłość i doświadczać tej Bożej miłości, która nas będzie jeszcze bardziej
pociągać i motywować do tego, aby spotkać się z naszym Panem. Że będziemy chorzy wręcz z miłości. Słyszeliśmy o tym, że celem ataków nieprzyjaciela będzie miłość i wiara. I teraz chciałbym przejść do wiary. I Boże Słowo mówi, że wiara również będzie celem ataków nieprzyjaciela. Dlaczego wiara? Kiedyś tak się zastanawiałem. Dlaczego wiara? Dlatego, że kochani, wiara, żeby była czynna, ona musi być w miłości. Jak jest powiedziane, że wiara jest czynna tylko w miłości. Jeżeli miłość jest zaatakowana, to jednocześnie z miłością zaatakowana jest również nasza wiara. Miłość i wiara, one zawsze były razem, nigdy osobno. Nie można mieć wiary, prawdziwej wiary, nie mając miłości. Dlatego, że wiara bez miłości prowadzi do fanatyzmu. Ileż to ludzi powiada, że ma wiarę, ale nie mając miłości, byli uczynić takie rzeczy, które się nam w głowie nie mieszczą, prawda? Mówią w imię wiary, tak? Dzisiaj jest wielu takich, którzy w imię wiary potrafią zabić, którzy potrafią zabić samego siebie, zabić innych. To jest wiara bez miłości. A więc sama wiara nigdy nie występowała. W Biblii nigdy nie występuje sama wiara. Bo wiara jest czynna w miłości. Boże Słowo, ilekroć czytamy wstęp do różnych listów, Paweł powiada, cieszę się, że wiara wasza i miłość wzrasta. I to w wielu listach, Tesaloniczan, Kolosan, jakbyśmy czytali, wiara i miłość zawsze szły razem. I wiara musi być otoczona miłością. Nie tylko zresztą, bo Boże Słowo nam mówi w drugim liście Piotra, o tym, że powinniśmy uzupełniać naszą wiarę pewnymi przymiotami, które powinny towarzyszyć wierze. A na końcu jest powiedziane i miłością. Ja to przeczytam może później, ale kochani, wiara nasza musi być uzupełniana. Ona nie może być sama. I to jest tak jak z samochodem. Kiedy załóżmy, że w samochodzie tą najważniejszą rzeczą jest paliwo, tak? Bez paliwa nie ma szans. Jak jest paliwo, to jest nadzieja, że pojedziemy. Ale kochani, jeżeli tylko będziemy mieć wiarę, a więc tylko paliwo i nie będziemy uzupełniać pewnych rzeczy w tym naszym samochodzie, to może się okazać, że jednak nie dojedziemy do celu. A co powinniśmy w samochodzie uzupełnić? Przede wszystkim olej, tak? Po drugie, powinniśmy uzupełniać płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwaczy, żeby dobrze było widać, powietrze w kołach, ubytki w karoserii i wszelkie luzy. To wszystko powinno być uzupełniane. Nie wiem co jeszcze, ale ja tu naliczyłem 7 sobie takich tych podstawowych rzeczy. Jeżeli tego nie będziemy uzupełniać, to po pewnym czasie możemy stanąć i no niestety albo powietrza braknie, albo braknie płynu hamulcowego, hamulce przestaną działać, albo braknie płynu chłodniczego, silnik się zagrzeje i stanie. I kochani, to jest bardzo ważne, tak samo z naszą wiarą. Powinniśmy naszą wiarę uzupełniać. I w tym drugim liście świętego Piotra w 1 rozdziale jest to w ogóle list, jakbyśmy tak prześledzili całościowo, to ten list, drugi list szczególnie, jest listem, kiedy Piotr żegna się z wierzącymi i powiada, już niebawem będę złożony w ofierze. Już niebawem będę z Panem. I kochani, kiedy miałbyś świadomość tego, Pan ci to objawi, że już powiedzmy ostatni raz piszesz do swoich wierzących, o czym byś chciał powiedzieć? Ja myślę, że to, co tutaj jest zawarte, jest jak gdyby czymś, chociaż wiemy, że autorem jest Duch Święty, ale Duch Święty wykorzystał również emocje, również jakieś przeżycia apostoła Piotra i on tutaj powiada i zwraca uwagę na pewne rzeczy, które mówi, że nawet zadba o to, żeby po śmierci jego były pamiętane i przypominane. I to są te pierwsze 10 wierszy, o których mówi, że będzie dołoży starań, aby po jego śmierci stale to mieli w pamięci. I co, o czym tutaj czytamy? Od 5 wiersza. I dlatego
właśnie dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Też 7 się naliczyłem, tak jak w tym samochodzie. Kochani, uzupełniana wiara. Przede wszystkim, kochani, ja bym tutaj zwrócił uwagę na miłość, dlatego że Boże Słowo mówi, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście przejść do tych wszystkich przymiotów, ale Boże Słowo mówi, że przede wszystkim przyodziejcie się w miłość, gdyż ona jest spójnią doskonałości. A więc mamy przyodziewać się w te przymioty wszystkie, uzupełniać naszą wiarę, tak jak uzupełniamy pewne rzeczy w samochodzie. Nie tylko paliwo, nie tylko wiara. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie są pewne nurty, które zwracają uwagę tylko na wiarę. Mówią, tylko wierz, wszystko się będzie dziać. Bóg zaspokoi, tylko wierz. I zwraca się w szczególny sposób na manifestacje Bożych cudów, różnych rzeczy, przeżyć. Natomiast jak gdyby w parze nie idzie tutaj życie, które jest nastawione na usługiwanie drugim, na to, żeby dzielić się Bożą miłością, aby ta miłość była praktyczna, nie była jakaś taka gdzieś w sferze myśli, ale żeby to było za tym szło życie, praktyczne życie, jakiejś pomocy wzajemnej, troski jeden o drugiego. A często dzisiaj się za wiele właśnie akcentuje tylko na wiarę, że mamy przeżywać, mamy doświadczać, zapominając o tym, że jesteśmy jeden drugiemu sobie potrzebni. I Boże Słowo tutaj mówi, że jeśli mamy te cnoty tutaj, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kochani, tu jest powiedziane, że jeżeli dbamy o te rzeczy, które to mamy towarzyszyć naszej wierze, to wtedy będziemy lepiej poznawać Pana, będziemy lepiej poznawać Jego miłość i nie zapomnimy to, co On dla nas zrobił. Inne słowo, słowo mówi nam, że jeśli przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, pewni ludzie wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłali, dali się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Zauważam, że pewni ludzie po prostu przyjmują Pana Jezusa, wierzą, ale nie posuwają się dalej. Pozostają tylko na wierze i nie uzupełniają to, co powinno być, to, co powinno towarzyszyć wierze i po prostu po jakimś czasie słyszymy, że upadł taki człowiek. Tu przez poznanie Pana Jezusa Chrystusa uwierzył, został uwolniony, czy to z nałogów, czy to z jakichś innych grzechów, ale po pewnym czasie mija tydzień, miesiąc, może dwa, może pół roku, może rok, może i więcej, ale słyszymy, że taki człowiek zaczyna upadać. I kiedy ja tak mając możliwość prowadzenia też pracy wśród uzależnionych i kiedy tak się przyglądam temu, zauważam, że właśnie ci ludzie, którzy upadają, oni nie dokładają starań, aby te przymioty tutaj towarzyszyły ich wierze, a mianowicie przede wszystkim miłość, miłość, Bożą miłość. Nie starają się o to, aby ta miłość Boża mogli być w tej miłości Bożej zakorzenieni. Mogli poznawać miłość Bożą, która będzie napędzać ich całe życie, które będzie kierować ich życiem. I dlatego często słyszy się o jakichś różnych sytuacjach niewłaściwych w życiu takich ludzi. I tak samo może być z nami, bracia i siostry. Powinniśmy właśnie dołożyć starań, aby naszą wiarę uzupełniać miłością, Bożą miłością, aby prosić Pana, aby On tą miłość wlewał w nasze serca.
Pan oczekuje od nas Bożej miłości, bo On jest dawcą tej miłości. I teraz możemy wrócić na chwileczkę do miłości i popatrzmy, jaka ta miłość ma być. My w liście do Koryntian czytamy, jaka jest miłość, prawda? Że miłość jest taka, taka, taka. Wcześniej powiedziałem, że wiara bez miłości może prowadzić do fanatyzmu. A parę wersetów właśnie przed definicją, czym jest miłość, tam apostoł Paweł mówi, że choćbym miał wiarę taką, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym kim? Niczym. A więc wiara bez miłości prowadzi do fanatyzmu i prowadzi do tego, że jestem praktycznie nikim. Miłość jest tak bardzo ważna. Najważniejsza jest właśnie miłość. Choćbym miał pełnię wiary, choćbym prorokował, choćbym nie wiem co, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I później apostoł Paweł mówi, czym jest miłość. Ja nie będę teraz tego rozważał, jaka ona jest. Ale kochani, chciałbym jeden tylko wątek rozpatrzyć tutaj. Jaka ona jest, to my wiemy. Boże Słowo mówi nam, że jest cierpliwa, dobrotliwa, wierzy wszystkiemu, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałbym, abyśmy popatrzyli na jedną rzecz, o której Paweł mówi, że miłość, jaka powinna być miłość okazywana? Nie jaka powinna być miłość, bo jaka powinna być miłość, to my wiemy, ale w jaki sposób ta miłość powinna być okazywana. I Boże Słowo nam mówi w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w 9 wierszu jest powiedziane, że miłość niech będzie nieobłudna. Czyli inaczej, niech miłość będzie szczera. Słowo życia mówi, miłujcie szczerze, a nie dla pozoru. Pan oczekuje również szczerej miłości względem siebie samego. W drugim liście do Koryntian 11:2-3 Paweł mówi, obawiam się, aby tak jak diabeł chytrością swoją zwiódł myśli Ewy, tak i wasze myśli nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Wiecie, mogą być pewne momenty w naszym życiu, kiedy ta droga za Panem nie musi być do końca szczera. Kiedy po prostu idziemy za Panem, ale tak naprawdę gdzieś w sercu jest jakieś rozdzielenie. Gdzieś coś może nas pociąga innego, może jakieś świecidełka tego świata. Może coś innego absorbuje nasze myśli. Ale Pan pragnie, abyśmy byli szczerymi. I w Ozeasza, w 6 rozdziale od 1 do 6 czytamy, że o Izraelu, który powiada, że Pan nas rozszarpał, Pan uczynił jak gdyby pewnego rodzaju sąd, ale kiedy się tylko nawrócimy do Niego, to Pan nas też uleczy. A więc naród izraelski miał tą świadomość, że kiedy odwraca się od Boga, kiedy się tylko zwróci do Boga, to Bóg jest tak miłosierny i łaskawy, że On ich uleczy. I przeczytajmy ten fragment. Cóż ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, a nie całopaleń. Kochani, Bóg tutaj w tym fragmencie mówi, cóż ci mam uczynić? I odpowiedź jest w 10 rozdziale, w pierwszym wierszu. Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Im więcej miał owocu, tym więcej budowali ołtarzy. Im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi. Nieszczere było ich serce. Teraz więc poniosą karę. Pan Bóg zarzuca tutaj Izraelowi, że właśnie oni służyli mu nieszczerze. Nieszczerze. Kiedy tylko się wzbogacili, to od razu po prostu ich myśli jak gdyby odstępowały od Pana i zaczęli służyć innym bożkom. Ale Pan Bóg oczekuje od nas, od Bożego ludu, szczerej miłości.
czyli szczerego oddania się Jemu. Co to znaczy? To znaczy, że idę za Panem niezależnie od tego, co stoi na drodze mojego życia. Jakiekolwiek problemy mnie spotykają, ja idę bezkompromisowo za Panem, szczerze. Czy Pan mnie wybawi, czy Pan mnie nie wybawi, idę za Nim szczerze. Na dobre i na złe. Tak jak w małżeństwie, kiedy biorę żonę jako swego partnera życiowego, idę z nim na dobre i na złe, do końca. Czy będzie trudno, czy będzie nietrudno, idę z nim na dobre i na złe. I chcę kochać moją żonę do końca swoich dni. I kochani, takiej postawy również oczekuje Bóg od każdego, kto idzie za Nim. Taka osoba podejmuje decyzję na samym początku, że do końca, bez względu na koszty, idzie za Panem. I dlatego tutaj zauważamy, że ta miłość w Ozeaszu narodu Bożego była taka nieszczera. Oni mówili tak, nawrócimy się, no zgrzeszyliśmy, nawrócimy się, Pan nam pomoże. Ale ta miłość, ona nie była taka szczera do końca. Oni po prostu jak gdyby szukali Boga, bo mieli potrzebę, ale tak naprawdę nie byli przywiązani do Niego. W czasie po upadku w Nowym Jorku, kiedy dwie wieże upadły, wiele, wiele kościołów było zapełnionych, ale tylko na krótką chwilę. Po prostu ludzie szukali jakiegoś ukojenia, jakiegoś po prostu ratunku dla tego wszystkiego, co ich spotkało. Ale to było jakby nieszczere, dlatego że po jakimś czasie kościoły od razu stały się znowu puste tam w Nowym Jorku. Boże Słowo również nam mówi o tym, że w Księdze Daniela, i to już będę praktycznie kończył, Księga Daniela w 11 rozdziale mówi tutaj o czasach ostatecznych i jest powiedziane o tym, że naród Boży będzie gnębiony, a gdy będą padać, doznają małej pomocy. Czyli naród Boży dozna małej pomocy w czasie tego ucisku. I wielu się przyłączy do nich obłudnie. I wielu się przyłączy do nich obłudnie. A więc nieszczerze. Wtedy właśnie, kiedy będą widzieć, że oni doznają pomocy, wtedy będą chcieli się przyłączyć. A zauważmy, że właśnie wtedy się będą chcieli przyłączyć, ale nie wcześniej. A więc zrobią to obłudnie. Ale Bóg oczekuje od nas właśnie, abyśmy szczerym sercem szli i miłowali naszego Pana Jezusa Chrystusa. I On tego pragnie, aby nasza miłość do Niego była szczera. Pan wodzi oczami po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. I dlatego nie będę już może rozwijał tematu o miłości Bożej, ale tylko chciałem podsumować, że poznanie Bożej miłości to jest największe poznanie, do jakiego Bóg nas zachęca. Dzieje się to przez Ducha Świętego. Jest to największa siła, która nas trzyma w bliskiej relacji z Panem i przygotowuje na spotkanie z Nim. I On nas utwierdza wewnętrznym człowieku, sprawia, żeby miłość była zasadą naszego postępowania, abyśmy się również wzajemnie pobudzali. Zresztą jest takie słowo w liście do Hebrajczyków, baczcie, abyście się pobudzali, zachęcali do miłości wzajemnej, a wiedząc, że ten dzień się szybko przybliża. I kochani, Bóg pragnie również, abyśmy naszą wiarę właśnie uzupełniali nade wszystko miłością i abyśmy tą miłość szczerze okazywali względem Boga i względem siebie.